Państwo witamy w Ekonomii Flash w skrócie informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Co by się nie działo, drodzy Państwo, jeśli już będzie ciepło, do końcówka marca bądź początek kwietnia będzie końcem tych problemów, w których żyjemy przynajmniej do kolejnej jesieni. A teraz zapraszam na skrót informacji z polskiej gospodarki. Od 28 grudnia do 17 stycznia ogłaszamy kwarantannę narodową. Ogłosił dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd chce zamknięcia hoteli, stoków narciarskich oraz galerii handlowych. Wprowadzone zostaną także ograniczenia w przemieszczaniu się podczas Sylwestra. Minister Andrzej Niedzielski mówił dziś o ryzyku trzeciej fali koronawirusa. Stwierdził, że widmo zaczyna się od 10 tysięcy zachorowań. Jeśli to widmo zmaterializuje się to możemy być pewni, że nasz system opieki zdrowotnej nie będzie wydolny, by obsłużyć pacjentów w krótkim czasie. Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 rok z deficytem na koniec roku w wysokości 82 miliardów złotych. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PIS. Za uchwaleniem budżetu zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie poparł wniosku platformy obywatelskiej odrzucenie budżetu w całości ustawa budżetowa na 2021 rok przewiduje że dochody budżetu państwa wyniosą 404 miliardy złotych a wydatki 486 miliardów co oznacza że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82 miliardy według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez covid-19 między innymi poprzez inwestycje Kontynuowane mają być priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych według metodologii Unii Europejskiej na poziomie około 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych Zgodnie z definicją Unii Europejskiej na poziomie 6,47% PKB założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie w przyszłym roku o 4%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług wyniesie 1,8, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8%, a wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym wyniesie 6,3. Już wkrótce przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać każdą umowę o dzieło do specjalnego rejestru. ZUS zapewnia, że chce w ten sposób zbierać wiedzę o aktywności zawodowej Polaków, a dane będą miały wyłącznie znaczenie statystyczne. Dzięki temu do ZUS i urzędów skarbowych spłyną informacje o każdej osobie, z którą została zawarta umowa o dzieło wraz z kompletem informacji kontaktowych do niej. Przedsiębiorca składający wniosek ZUS RUT będzie również musiał opisywać także przedmiot umowy i okres, na jaki ją zawarto. Nie trzeba będzie jednak ujawniać kwoty wynagrodzeń za wykonanie dzieła. Obowiązek informowania ma objąć tylko umowy zawierane od nowego roku. Polskie firmy przewidują największy w Europie wzrost budżetu na podwyżki w 2021 roku, wynika z badania przeprowadzonego w 130 krajach przez Willis Tower Watson. Temat opłaty reprograficznej, którą mają zostać objęte tablety i smartfony, powraca na wokandę i kolejny raz budzi emocje. Opłata reprograficzna to opłata pobierana od producentów i importerów urządzeń umożliwiających skupiowanie utworów. Jej wysokość jest uzależniona od ceny urządzenia i najczęściej wynosi od 1,5 do 3%. Tak przynajmniej było dotychczas. Resort Kultury planuje rozszerzyć opłatę o kolejne urządzenia. Projekt ustawy zakłada, że ma zostać rozszerzona na komputery, tablety, telefony oraz telewizory z funkcją smart TV. Co ciekawe, rozszerzenie opłaty ma dać 30-krotny wzrost wpływu z tego tytułu. Zakładając opłatę na poziomie 6%, to roczne wpływy wzrosną z 30 milionów do miliarda złotych. Tak wynika z wyliczeń Związku Cyfrowa Polska. Projekt ustawy przewiduje, że połowa pobieranej opłaty będzie przekazywana na fundusz wsparcia artystów zawodowych. Z tego funduszu mają być wypłacane zapomogi i inne wsparcia dla artystów. Eksperci zwracają uwagę, że może to być nic innego jak świadczenia emerytalne dla artystów, którzy przecież często mają umowy cywilnoprawne. To z kolei sprawia, że świadczenia artystów będą finansowane przez wybraną grupę konsumentów, w tym wypadku osób kupujących urządzenia mobilne. Po 28 latach najważniejszy polski kongres gospodarczy forum ekonomiczne opuszcza granice Zdrój. Trwa przetarg, który ma wyłonić nowych partnerów i nową lokalizację kongresu. Unia Europejska kilka miesięcy temu opublikowała wyliczenia, ile w poszczególnych państwach może żyć maksymalnie ludzi. Jeśli chodzi o Polskę, to wyliczenia to 250 milionów ludzi, którzy mogą żyć w Polsce. Zatem nasi wschodni sąsiedzi, którzy dostarczają nam teraz pracowników, czyli Ukraina i Białoruś. Z pewnością tych pracowników będą mogli nam dostarczyć coraz więcej, tym bardziej z tego względu, że można powiedzieć Ukraina, Białoruś to państwa upadłe, państwa, które są słabe, e, biedne i mają nie najlepsze perspektywy. Zapraszam na skrót informacji z międzynarodowej gospodarki. Ministerstwo Finansów USA uznało, że władze Szwajcarii i Wietnamu manipulują kursem swoich walut, amerykański resort dodał też trzy kolejne państwa do listy krajów, których monitoruje, ponieważ podejrzewa je o sztuczne zaniżenie kursu swojej waluty do dolara. Reuters pisze, że analitycy rynków walutowych oczekiwali takiego posunięcia ze strony USA w odniesieniu do Szwajcarii i Wietnamu. Decyzja o oskarżeniu tych krajów o manipulowanie walutami zapadła bowiem w momencie, w którym USA mają rosnący deficyt w handlu zagranicznym, podczas gdy prezydent Donald Trump uczynił likwidację takiej nierównowagi jednym ze swych sztandarowych hasł politycznych. Kryteria na podstawie których Stany Zjednoczone oskarżają inne państwa o manipulację walutą, to nadwyżka w handlu z USA przekraczającą 20 miliardów dolarów, interweniowanie na rynkach walutowych kosztem sum przekraczających 2% PKB danego kraju oraz nadwyżka w handlu międzynarodowym przekraczającą 2% PKB tego państwa. Do listy krajów monitorowanych ze względu na podejrzenia o manipulowanie walutą amerykański resort finansów dodał w środę Tajwan, Tajlandię i Indie. Pozostałe państwa na tej liście to Chiny, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Włochy, Singapur i Malezja. Według raportu Ministerstwa Finansów USA również Indie i Singapur interweniowały regularnie na rynku walutowym. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa do zwiększenia inwestycji publicznych. Podobne głosy można usłyszeć ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej, Banku Światowego czy OECD. Obserwujemy fundamentalną zmianę w myśleniu o polityce fiskalnej. Szef Ficera nie przyjął jeszcze szczepionki na koronawirusa. Albert Burla tłumaczył w rozmowie z CNBC, że on i inni członkowie zarządu firmy, która wraz z niemieckim Biontech opracowała szczepionkę na koronawirusa, nie chce wpychać się w kolejkę. Perspektywy dla brytyjskiej gospodarki pozostają niezwykle niepewne, oświadczył w czwartek Bank Anglii. Zgodnie z przewidywaniami, bank pozostawił stopy procentowe oraz wartość programu skupu obligacji na niezmienionym poziomie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś Biznes Polska o 21.00, Ekonomia Raport o 22.25, a za chwilę wiadomości Telewizji Republika, czyli serwis dzisiaj.